Cześć, w tym nagraniu omówię podstawowe indeksy oraz ETF-y rynku akcji. Będzie to 8 indeksów i do każdego indeksu dam Ci przykład 2-3 ETF-ów. Są to indeksy zagraniczne, na rynek amerykański, na rynek światowy, na rynki rozwijające się i rynki rozwinięte. Ja nazywam się Przemek Wojewoda i odkrywam dla Ciebie ETF-y i fundusze indeksowe. Dlaczego zaczynamy od indeksów? Od indeksów zaczynamy dlatego, że podstawową rolą funduszu pasywnego, czyli ETF-u lub funduszu indeksowego, jest uzyskanie stopy zwrotu zreplikowanego indeksu. Czym w takim razie jest indeks? Jest to miara cen. Tutaj mówimy o akcjach, więc miara cen rynku akcji, wybranego rynku akcji. Może to być rynek polski, może to być rynek światowy, może to być gama pewnych krajów, czy to rynki rozwijające się, czy to rynki rozwinięte, może to być pewien sektor gospodarki, na przykład firmy produkujące samochody, czy na przykład firmy wydobywające złoto. Indeksy są różne. Indeksy mogą być oparte o kapitalizacji, i są to najbardziej popularne indeksy, czyli im większa spółka, tym więcej zajmuje miejsca w indeksie. Są też różne indeksy oparte o faktorach, ale to omawiam w innym nagraniu, na przykład w nagraniu o inwestowaniu dywidendowym. I tam są przykłady indeksów, że wyselekcjonowane są spółki, na przykład które płacą najwyższe dywidendy, albo spółki, które są spółkami wzrostowymi, spółkami value, czy na przykład spółki oparte o zjawisko momentum. Ale w tym filmie skupimy się na najbardziej popularnych indeksach i wszystkie to są indeksy ważone kapitalizacją. Na rynku inwestycyjnym są firmy, które wyspecjalizowały się w dostarczaniu indeksów, w produkcji indeksów. Po angielsku jest to nazwa index provider, a po polsku może być właśnie dostawca indeksów. Jeżeli chodzi o rynek akcji, to są wyspecjalizowane firmy, które dostarczają indeksy. Najbardziej popularne to MSCI, czyli Morgan Stanley Capital International, albo FTSE Russell. Częściej spotkasz się z nazwą tylko FTSE, bo w nazwie ETF-ów występuje często nazwa dostawcy indeksu. Ewentualnie jest to Nasdaq, S&P, Dow Jones Indices, więc najczęściej spotkasz się tylko z nazwą S&P, bo będzie to nazwa indeksu, na przykład S&P 500. Czy jeszcze jest firma popularna taka jak Stoxx, ale ETF-y tej firmy, ja mam takie przynajmniej wrażenie, że są znacznie mniej popularne. Czy to wszystkie firmy? Nie, bo na przykład jeżeli chodzi o rynki lokalne, no to tutaj lokalne giełdy dostarczają indeksy. No i na naszym polskim rynku jest firma GPW Benchmark i ona dostarcza indeksy dla naszego polskiego rynku. Jeżeli chodzi na przykład o rynek obligacji, to już inne firmy zwykle dostarczają indeksy na rynek obligacji, ale tutaj skupiamy się na rynku akcyjnym. Film, który oglądasz, powstał we współpracy z Wealthseed. Jest to firma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie bez prowizji w prawie 600 ETF-ów, w 2500 światowych akcji. Wkrótce będą mieli w ofercie portfele zarządzane, a jest to usługa podobna do robodoradztwa. Dodatkowo mają fundusze inwestycyjne, aktywnie zarządzane, ale ze zwrotem części opłat za zarządzanie. I dodatkowo jeszcze w ofercie Wealthseed znajdują się konta pieniężne. Ostatnio mają bardzo ciekawą promocję. Jeżeli założysz bezpłatnie konto w Wealthseed, otrzymasz za darmo pierwszy ETF o wartości do 500 zł. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, to kliknij w link pod nagraniem. Wróćmy do indeksów. Zaczynamy od S&P 500, dlatego że jest to indeks najbardziej popularny. Najwięcej ETF-ów na świecie jest właśnie na indeks S&P 500. I omówię tutaj parę niuansów, jeżeli chodzi o ten indeks, żebyś lepiej zrozumiał, czym są indeksy i jak działają. Każdy indeks omówię pod kątem rynku, spółek, w jaki inwestują, jaka jest kapitalizacja, podam podstawowe parametry. Indeks S&P 500 dotyczy rynku amerykańskiego, więc są to spółki notowane w Stanach Zjednoczonych. Jest to około 500 spółek, obecnie 503 spółki. Tylko duże spółki wchodzą w S&P 500 i kapitalizacja tego indeksu obejmuje 80% rynku. Indeks jest liczony od 3 stycznia 1928 roku i tutaj chciałem zwrócić Twoją uwagę na niuans. Możesz się spotkać z taką informacją, że indeks został uruchomiony z jakąś datą, czyli od tej daty indeks jest publikowany, natomiast liczony może być znacznie wcześniej.
Czyli jeżeli będziesz w przyszłości chciał sprawdzać wyniki historyczne jakichś indeksów albo budować portfel inwestycyjny i dokonywać testów, no to od daty, kiedy indeks jest liczony, będziesz mógł przeprowadzać różne backtesty portfela, jeżeli to Cię interesuje. W każdym indeksie znajduje się określona liczba spółek. No i teraz w S&P 500 mamy te 500 spółek. Spółka, jeżeli spełni wymagania, trafia do indeksu, jeżeli nie spełnia wymagań określonych dla danego indeksu, zostaje z niego wyrzucona. Nazywa się to zjawiskiem samooczyszczenia. No i tu Ci chciałem pokazać, jak wyglądała struktura indeksu, a dokładnie największe spółki w 1980 roku. Było to AT&T, IBM czy różne spółki energetyczne. A jak to wygląda w 2020 roku? Już te top spółki się zmieniły, zdominowała je branża IT, świat się zmienił, mamy Apple, Microsoft, Amazon, mamy Google, mamy Tesla, mamy Facebooka, mamy producenta kart graficznych, mamy spółkę Warrena Buffetta. Czyli chcę Ci przez to pokazać, że na przestrzeni 40 lat indeks, jego skład może się znacząco zmienić. Ale co jest fajne dla Ciebie jako inwestora? Że Ty posiadasz dany ETF na wybrany indeks, a wszystkie zmiany dzieją się poza Twoją kontrolą. Ty możesz sobie monitorować oczywiście, co się dzieje w danym indeksie, ale nie musisz nic robić. Na tym polega inwestowanie pasywne. Na tym slajdzie chciałem Ci pokazać, jak zmieniały się sektory gospodarki w S&P 500. I zobacz sobie na ten sektor zielony, czyli na sektor przemysłowy, industrials. No i od 1969 roku było 160 spółek z tego sektora. Obecnie jest 71. Udział spółek spada znacząco w czasie. Jak spojrzymy sobie na sektor IT, na sektor technologiczny, no to udział spółek rośnie i są to największe spółki w indeksie. Możesz sobie zatrzymać nagranie, zobaczyć, jak wyglądały inne sektory, ewentualnie wejść na stronę, gdzie podaję źródło i zobaczyć animację, jak to wyglądało w czasie. Tu Ci chcę pokazać po prostu, że indeks się zmienia, no i sektory gospodarki, które są w indeksie, też się zmieniają, bo świat się zmienia. Na tym przykładzie możesz sobie zobaczyć, jak w poszczególnych latach wyglądały zmiany w indeksie. Czyli na przykład w 1975 roku było aż 60 zmian w indeksie. W okolicy 2020 było około 30 zmian. Tutaj jest pewna projekcja nawet wykonana do 2030 na tej wizualizacji. Ale cały czas nieustannie zmienia się skład w indeksie. No i zobacz jeszcze, jak wyglądał cykl życia spółek w indeksie. Obecnie spółka funkcjonuje w indeksie około 15-18 lat, a w 90 roku to się okazało, że średnia żywotność spółek w indeksie to nawet było 70 lat. Więc jak inwestujesz na długi termin, no to będziesz właścicielem pośrednio różnych spółek i mało która spółka przetrzyma z Tobą od początku do końca inwestycji, bo jak widać, coraz krócej funkcjonują spółki w indeksie. Jak jesteśmy przy indeksach, to powinieneś rozumieć dwa rodzaje indeksów, czyli indeks cenowy, indeks dochodowy, no i jeszcze powinieneś też zwrócić uwagę na podatki, dlatego że indeks to jest taka miara matematyczna, ale teraz, żeby zreplikować taki indeks, to zwróć uwagę, co się dzieje. Zarządzający musi kupić poszczególne spółki, ponosi koszty zakupu tych spółek, dochodzą różne obowiązki podatkowe, spółki wypłacają dywidendy. Te dywidendy można wypłacać, ale też się je reinwestuje do czasu wypłaty. No i mamy indeks cenowy, czyli price return. Zwróć uwagę na wyniki, na przykład w skali roku, 3 lat, 5 czy 10 lat. No i kolejny indeks to jest total return, czyli indeks, który uwzględnia właśnie dywidendy. I jak uwzględnimy dywidendy, to się okazuje, że na przestrzeni 10 lat indeks zarobił ponad 2 punkty procentowe więcej, a to w długim terminie to są ogromne różnice w stopie zwrotu. No i mamy jeszcze dane jak net total return, czyli po opodatkowaniu wyniki indeksu. I to jest coś, co najbardziej Ciebie interesuje, bo zawsze trzeba brać pod uwagę podatki przy inwestowaniu. Podatki to jest głębszy temat, teraz tego nie będziemy omawiać, ale krótko powiem, że kwestie opodatkowania zależą od miejsca na przykład rejestracji ETF-u i czy ETF wypłaca dywidendy, czy je reinwestuje. Ale takie informacje znajdziesz na przykład na moim blogu w artykule, jak uprościć sobie rozliczanie podatków przy inwestowaniu w ETF. W każdym razie, wracając do tego, czy indeks jest cenowy, czy dochodowy, Ciebie interesuje najbardziej indeks dochodowy, żeby
dostawca ETF-u czy funduszu indeksowego porównywał swoje wyniki właśnie do indeksu dochodowego, bo mieliśmy takie przypadki na polskim rynku, kiedy twórca produktu indeksowego porównywał swoje wyniki do indeksu cenowego, a to było oczywiście dla niego łatwiejsze, a ty chcesz, żeby porównywał swoje wyniki do indeksu dochodowego. Jak jesteśmy przy dywidendach, zwróć uwagę, od 1921 do 2021, czyli w okresie 100 lat, jak ogromna jest różnica między stopą zwrotu właśnie z dywidendami i bez dywidend. Dlatego ciebie interesuje indeks dochodowy. No i jak już kończymy indeks S&P 500, no to zwróć uwagę, jak wyglądały wyniki indeksu w poszczególnych latach. Największe spółki w S&P 500, no to Apple, Microsoft, Alphabet, czyli Google, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway, United Health Group, Johnson & Johnson, Nvidia. I po prawej stronie możesz sobie zobaczyć, jak wyglądało zaangażowanie w te spółki. Oprócz poszczególnych spółek możesz sobie zawsze sprawdzić, jak wygląda alokacja sektorowa i teraz poszczególne indeksy różnych producentów na podobny rynek mogą mieć inną alokację sektorową i mówię ci o tym po to, żebyś też sobie umiał to porównać. Generalnie informacje o indeksie najprościej się wyciąga z karty indeksu, czyli indeks fact sheet. Wpisujesz taką formułę w Google i znajdziesz podstawowe informacje o indeksie. Czasami, jeżeli nie ma indeksu, możesz poszukać informacji w karcie produktu danego ETF-u, który replikuje dany indeks, bo są szczególnie takie niszowe indeksy, które są replikowane przez fundusze pasywne, no i czasami ciężko dotrzeć do informacji na temat indeksu. Ale wracając do S&P 500, no to głównie sektor IT zdominował S&P 500 ostatnio, na przestrzeni ostatnich lat i wynosi 27%. Mamy inne sektory, czyli na przykład sektor healthcare dotyczący zdrowia 14%, przemysł 8%, sektor energetyczny to niecałe 5%, czy nawet nieruchomości to niecałe 3%. Czyli inwestując w S&P 500 masz taką niewielką ekspozycję na nieruchomości. Na koniec omówienia indeksu S&P 500 chciałem ci dać przykłady dużych ETF-ów, które mają stosunkowo duże aktywa pod zarządzaniem, które w jak najlepszym stopniu odzwierciedlają indeks. Dlatego mamy tutaj tracking difference, może mówię po kolei, czyli podaję ci do każdego ETF-u ISIN, czy z angielskiego ISIN, International Securities Identification Number, czyli po tym numerze znajdziesz konkretny ETF. Jeżeli będziesz czytał o wybranym ETF-ie, to sprawdzaj po numerze, czy to jest ten ETF. I każdy numer ISIN dotyczy funduszu, czyli inny ISIN będzie dla ETF-u akumulacyjnego, inny będzie dla dystrybucyjnego. Ja ci tu podaję po jednym przykładzie dla każdego rodzaju jednostki, ale na przykład iShares Core S&P 500 UCITS ETF oczywiście będzie funkcjonował jako jednostka akumulacyjna i dystrybucyjna. Tylko że już wtedy będzie miał inny ISIN. Podaję ci aktywa pod zarządzaniem. One w tym filmie są na sierpień 2022 roku. Są to aktywa podane w milionach dolarów. Jeżeli pojawia się fundusz polski od BTETF, bo uważam, że BTETF robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o rynek polski i wprowadza nam ciekawe ETF-y, no ale oczywiście ich wielkość aktywów jest niewielka, więc przeliczyłem je na dolary, więc orientacyjnie możesz sobie zobaczyć, jak wygląda wielkość aktywów polskich funduszy. Oczywiście ona jest niewielka, wynika to z tego, że mamy mały rynek, że znacznie później zostały uruchomione fundusze, no i jeszcze nie są one tak popularne, myślę, że to jest dla ciebie oczywiste. Ale wracając do parametrów, czyli tak, podałem numer ISIN, aktywa w milionach dolarów, datę założenia, kraj rejestracji, ma to właśnie znaczenie pod kątem podatkowym, rodzaj replikacji, zwykle jest to fizyczne, ale potrafi pojawiać się replikacja syntetyczna. Jeżeli te pojęcia dla ciebie są obce, to proszę wróć do nagrania, co to jest ETF na moim kanale, czyli na pierwszym filmie z ostatniej serii. To samo, jeżeli chodzi o total expenses ratio, czyli współczynnik kosztów całkowitych. No i jeszcze jest też nagranie na moim kanale odnośnie tracking difference, czyli różnicy odwzorowania. I tutaj ważna uwaga, tracking difference biorę ze strony trackingdifferences.com. Jeżeli jest z minusem, to znaczy, że fundusz ma lepszy wynik niż indeks. O tą różnicę.
Na stronie były różnice z różnych okresów, no ale generalnie chodziło mi o to, żeby Ci pomóc, żeby pokazać Ci przykładowe ETF-y, które są odpowiednio duże i które w najlepszy sposób odzwierciedlają indeks, żeby to była jednostka akumulacyjna i dystrybucyjna. No i też uwzględniam ETF-y z rynku polskiego, bo one są zahedżowane do złotówki, czyli mają zabezpieczenie walutowe, bo ETF-y zagraniczne takiego zabezpieczenia walutowego nie mają. Przejdźmy teraz sobie do indeksów światowych. No i tutaj na stronie Banker on Wheels jest fajne opracowanie, które wyraźnie pokazuje, jak dzielą się indeksy od firmy MSCI. Czyli mamy indeks MSCI World, dotyczy krajów rozwiniętych. Ja je zaraz będę omawiał w przypadku poszczególnych indeksów. Mamy indeks MSCI Emerging Markets, dotyczy krajów rozwijających się. I mamy MSCI All Country World Index, dotyczy rynków rozwiniętych i rozwijających się. No i zwróć uwagę, że jeżeli pojawia się skrót IMI, to jest to indeks oparty też o mniejsze spółki. W ramach tego opracowania ja omawiam tylko indeksy bez skrótu IMI, czyli oparte o duże i średnie spółki, jeżeli chodzi o grupę MSCI. To samo FTSE, czyli FTSE Develop, to jest taki odpowiednik indeksu MSCI World na rynki rozwinięte. FTSE Develop All Cap, no to jest taki odpowiednik indeksu ze skrótem IMI, czyli obejmuje też małe spółki. No i mamy FTSE Emerging, czyli rynki rozwinięte. FTSE All World to będzie takim odpowiednikiem MSCI All Country World Index i dotyczy też rynków rozwiniętych, rozwijających się i dużych i małych spółek. No i mamy jeszcze indeks FTSE Global All Cap, który dotyczy właśnie też spółek małych, ale tak samo jak w przypadku grupy indeksów MSCI skupiam się na indeksach opartych o duże i średnie spółki, dlatego że jest większa dostępność ETF-ów, dlatego że wyniki też nie odbiegają od siebie mocno, to są naprawdę takie niuanse, jeżeli chodzi o różnice z tej samej grupy indeksów. No i chodzi o to też, żeby to nagranie nie było zbyt długie, więc omawiam te podstawowe indeksy, ale zależy mi, żebyś miał świadomość, jak to wygląda, jak wygląda rynek indeksu. No i przejdźmy do pierwszego indeksu światowego, MSCI All Country World Index. Jest to już indeks światowy, oparty o spółki rynków rozwiniętych i spółki rynków rozwijających się. Zaraz zobaczysz, jakie kraje wchodzą w poszczególne rynki. W indeksie znajduje się blisko 3000 spółek, 2897. Są to duże i średnie spółki. No i indeks obejmuje 85% kapitalizacji światowego rynku. I został uruchomiony od 31 maja 1990 roku. Jeżeli chodzi o największe spółki w indeksie, no to zobacz, skoro jest to indeks oparty o kapitalizację, a rynek amerykański, no to jest jednak największym rynkiem akcji na świecie, to pojawiają się te same spółki w indeksie, czyli mamy Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, czyli Google i tak dalej, i tak dalej. To już możesz sobie zatrzymać nagranie i zobaczyć, jak to wygląda. W związku z tym, że w indeksie mamy rynki rozwinięte i rozwijające się, to na rynki rozwinięte składają się kraje, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, mają rozwinięty rynek akcji, są bardziej stabilne politycznie, a rynki rozwijające się, no to będą kraje z Ameryki Południowej, to będą kraje azjatyckie, to będą kraje Europy Wschodniej i na przykład Polska według MSCI klasyfikowana jest jako rynek rozwijający się. Możesz się zastanawiać właśnie, jaki jest udział rynków rozwiniętych i rozwijających się w indeksie światowym. To się oczywiście zmienia, ale tutaj znalazłem fajną grafikę, która pokazuje, że w 1988 roku kraje rozwijające się zajmowały tylko 1% światowego rynku akcji. W 2019 już było 12%. Obecnie jest to około bodajże 9 czy 10%. Czyli to się zmienia, ale już udział tych krajów rozwijających się jest znaczny. Warto zapamiętać, że jest to około 10%. Jakie są przykładowe ETF-y na MSCI All Country World Index? No to będzie iShares MSCI All Country World Index UCITS ETF i SPDR MSCI All Country World Index UCITS ETF. Te ETF-y już funkcjonują ponad 10 lat na rynku. Większość ETF-ów dla europejskiego inwestora jest zarejestrowanych albo w Irlandii, albo w Luksemburgu. Znaczna większość w Irlandii.
więc kraj rejestracji będzie się powtarzał. Replikacja fizyczna, tracking difference, tu już możesz zobaczyć, że delikatnie rozjeżdżają się wyniki z indeksem, ale jest to naturalne dla tak bardzo szerokich indeksów, dlatego że replikacja fizyczna już nie jest replikacją pełną, że zarządzający kupuje, tak jak w przypadku S&P, najczęściej wszystkie spółki z indeksu, czyli w aktywach funduszu są wszystkie spółki z indeksu, to tutaj przy tak szerokim indeksie, gdzie mamy 3000 spółek, no to już to jest replikacja optimized sampling i ona polega na tym, że bierzesz się najważniejsze spółki z indeksu i ich zmiana już jakby wystarczy, żeby zreplikować zachowanie indeksu. Nie trzeba kupować wszystkich spółek, bo udział niektórych spółek jest po prostu marginalny. Teraz omówimy sobie indeks FTSE All World, ale ja jeszcze nie skończyłem z poprzednim indeksem, dlatego że jak omówimy sobie FTSE All World, najważniejsze informacje, to potem sobie wrócimy do poprzedniego indeksu i pokażę Ci różnicę w alokacji geograficznej i w alokacji sektorowej, czyli już tak zbiorczo te dwa indeksy chciałem podsumować, żebyś łatwiej mógł sobie porównać różnice właśnie w alokacji i w wynikach w poszczególnych indeksów. Czyli FTSE All World to jest kolejny popularny indeks akcji na rynek światowy i mamy rynki rozwinięte, rozwijające się. Ten indeks już ma większe pokrycie, bo ponad 1100 spółek więcej, jest to 4114 spółek, albo najprawdopodobniej było, bo to się zmienia. Też duże i średnie spółki, tak jak w przypadku poprzedniego indeksu i kapitalizacja już większa 90-95% światowego rynku akcji. Indeks jest liczony od 31 grudnia 1986 roku. Największe spółki z indeksu, no podobnie jak w indeksie od MSCI, różnica jest taka, że FTSE i MSCI, tak jak powiedziałem, trochę inaczej klasyfikują poszczególne kraje. Inaczej jest na przykład klasyfikowana Korea Południowa według tych firm, no i Polska. Polska według MSCI jest rynkiem rozwijającym się, według FTSE jest rynkiem rozwiniętym. To teraz czas na ETF-y, na FTSE All World. Daję Ci przykłady od Vanguarda, dlatego że Vanguard wyspecjalizował się jakby w tym, że Vanguard dostarcza ETF-y na indeks od FTSE. A jak zwrócisz uwagę, to na przykład na ETF-y, na indeksy od MSCI będą od iShares'a czy od SPDR, a Vanguard akurat ściślej współpracuje z FTSE. No i tutaj mamy dwa ETF-y popularne, Vanguard FTSE All World, UCITS ETF, dystrybucyjny i akumulacyjny. Możesz jeszcze zwrócić uwagę na to, że aktywa są mniejsze, dlatego że no, są to trochę mniej popularne ETF-y niż ETF-y na MSCI All Country World Index. Jaka jest różnica w alokacji geograficznej? Od razu widać gołym okiem, że Stany Zjednoczone zajmują trochę więcej w indeksie od MSCI, Japonia z kolei zajmuje trochę więcej w indeksie przy FTSE All World. Więc różnice są nieznaczne. Przy jednym indeksie będziesz miał trochę większą ekspozycję na Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o alokację sektorową, po prawej stronie masz informacje z karty indeksu, po lewej to już tutaj my robiliśmy takie własne opracowanie, żebyś mógł sobie porównać. Też oczywiście na podstawie karty indeksu, ale tam nie ma takiego wykresu kołowego, więc spróbowaliśmy sobie zrobić tutaj razem. I co od razu widać, że udział poszczególnych sektorów będzie się nieznacznie różnił, ale jak spojrzymy na tę największą, to technologiczny zajmuje 22% przy FTSE All World, a w przypadku MSCI All Country World Index 20,8%, więc to jest bardzo, bardzo podobne. Możemy znaleźć jakiś inny sektor, na przykład energetyczny, no to tutaj widać, że on zajmuje 5%, jeżeli dobrze patrzę na kolory, przy FTSE All World, a z kolei 4,96 zajmuje przy MSCI All Country World Index. Jeżeli chcesz bardziej wnikać, to możesz sobie zatrzymać to nagranie i zobaczyć dokładne różnice, jeżeli chodzi o sektor. A jak wygląda kwestia wyników? Tutaj wyniki w poszczególnych latach. Od razu gołym okiem widać, że wyniki są bardzo zbliżone poszczególnych indeksów. Tu z kolei masz wyniki już skumulowane, średnioroczne stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, za ostatnie 5 lat. No więc mamy jednego indeksu 9%, drugiego 9,03%. Z kolei FTSE All World i MSCI All Country World Index w okresie 5 lat mamy 8,3, 8,4. Czyli w tych krótkich okresach ta średnioroczna stopa zwrotu z indeksu MSCI All Country World Index była nieznacznie większa. I teraz sobie przejdźmy do indeksów na rynki rozwinięte, czyli mamy MSCI World Index
I tutaj world to jest nazwa taka trochę myląca, no bo world przecież po angielsku znaczy świat, a są to tylko rynki rozwinięte. W indeksie znajdują się 23 rynki rozwinięte, mamy 1517 spółek, duże i średnie spółki i kapitalizacja 85% rynku akcji, uruchomienie 31 marca 1986 roku. Największe spółki, wiem, to się już będzie robiło nudne, bo mówimy o indeksach krajów rozwiniętych albo światowych, więc jedno jakby wchodzi w drugie, czyli rynki rozwinięte są częścią oczywiście rynku światowego i są to największe spółki, no więc znowu mamy te same spółki, które są omówione wcześniej. Więc zobacz, jeżeli by Ci przyszło do głowy posiadanie indeksu S&P 500 i MSCI World, a takie kwiatki czasami widzę, no to tak naprawdę ponawiasz ekspozycję na te same spółki. No i tutaj już oczywiście nie ma rynków rozwijających się, a są tylko rynki rozwinięte. Przykładowe indeksy, bardzo popularny iShares Core MSCI World UCITS ETF. Ten Core, czasami pada pytanie, o co tu chodzi, czy to jest jakiś inny indeks? Nie, to jest po prostu grupa ETF-ów takich najbardziej podstawowych do budowy portfela inwestycyjnego. Sporo ma więcej aktywów pod zarządzaniem niż na przykład ETF od Xtrackers. Są to ETF-y, które potrafią nawet, tak jak Xtrackers potrafi zarabiać więcej niż indeks, tak dobrze jest zarządzany, zresztą iShares też jest bardzo dobrze zarządzany, bo tutaj mamy w setkach procenta różnicę między indeksem a wynikami funduszu. Kolejny indeks FTSE Develop i tak samo jak w przypadku indeksu światowych, ja jeszcze wrócę do wcześniejszego indeksu i porównamy sobie alokację sektorową i alokację geograficzną. I tutaj mamy rynki rozwinięte, ale znowu FTSE ma większe pokrycie, bo 2897 spółek, czyli prawie dwa razy więcej, mimo że ten sam rynek, duże i średnie spółki i kapitalizacja 98% rynku akcji. No i liczony jest od 31 maja 2000 roku. No i tu mamy rynki rozwinięte, więc zobacz, jeżeli chciałbyś mieć chociażby drobną ekspozycję na Polskę, bo ona w takich indeksach oczywiście jest bardzo drobna, no to wybierając MSCI World nie będziesz miał ekspozycji na Polskę. Jeżeli bierzesz FTSE Develop, to jakaś tam drobna ekspozycja na Polskę będzie. Oczywiście te same spółki mogą się różnić tylko procentowym udziałem. No i tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, z FTSE współpracuje Vanguard, więc mamy ETF od Vanguarda, Vanguard FTSE Develop World. Tu mamy dystrybucyjny i akumulacyjny, oczywiście różnią się wielkością aktywów, co jest dla mnie tak na pierwszy rzut oka zaskoczeniem, że dystrybucyjny ma więcej aktywów pod zarządzaniem, ale jak się oczywiście przyjrzymy dacie założenia, no to ETF, który funkcjonował wcześniej, co jest często logiczne, zebrał większą ilość aktywów i dlatego fundusz dystrybucyjny posiada więcej aktywów pod zarządzaniem. Jak wygląda różnica w alokacji? Dominują w rynkach rozwiniętych Stany Zjednoczone i MSCI ma większą, nieznacznie alokację na rynek Stanów Zjednoczonych, potem jest Japonia, no i Japonia w FTSE znowu zajmuje trochę więcej miejsca w indeksie. Jak chcesz poznać taką dokładną alokację, możesz sobie wejść w kartę funduszu z każdego z indeksu. Potem mamy alokację sektorową, więc też Ci proponuję zatrzymać w razie czego slajd i sobie porównać alokacje w poszczególnych sektorów. No ale oczywiście, co Cię nie dziwi, sektor IT będzie dominował w tych indeksach, no i potem mamy sektor służby zdrowia, healthcare i finansów jako takie trzy największe sektory. Wyniki poszczególnych indeksów też są zbliżone. Jeżeli chodzi o różnice w stopie zwrotu, to już są trochę więcej niż w przypadku indeksów światowych, no bo jeżeli mamy skumulowane stopy zwrotu za okres 3 i 5 lat, no to mamy różnicę między 9,9 a 10,1 i 9,1 na 9,37, czyli już 0,2 wychodzi różnica. No i tutaj znowu MSCI ma trochę lepsze wyniki, właściwie miał trochę lepsze wyniki w tych okresach. Kolejna grupa indeksów, no to indeksy na rynki rozwijające się. No i tu może już nie będzie przynajmniej tak nudno i powtarzalnie, jeżeli chodzi o spółki, które znajdują się w indeksie, no bo to już tylko rynki rozwijające się, gdzie dominują Chiny. Indeks od MSCI, MSCI Emerging Markets Index, pokrywa 24 rynki rozwijające się, 1380 spółek, znowu duże i średnie spółki, kapitalizacja 85% tego rynku i liczony od 30 czerwca 1988
roku. W indeksie MSCI Emerging Markets pojawia się Polska, więc jeżeli wybierasz ETF na taki indeks, to Polska będzie miała nieznaczny udział, na pewno większy niż w indeksie na przykład światowym. W związku z tym, że mamy rynki rozwijające się, to największe spółki to już są spółki głównie azjatyckie. Ale oczywiście zwróć uwagę, że też dominują spółki IT, znajdziemy spółki finansowe, no ale pojawiają się na przykład spółki energetyczne czy produkty konsumenckie, tutaj tego jest sporo. Jeżeli chodzi o rynki rozwijające się, takie popularne ETF-y to będzie iShares Core MSCI Emerging Markets, ale już IMI daje Ci przykład takiego dobrego ETF-u i Xtrackers MSCI Emerging Markets. Co to znaczy dobry ETF? Oczywiście to jest moja opinia, dobrze odzwierciedla indeks, ma stosunkowo niskie koszty, jest odpowiednio duży, ale to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest tylko nagranie edukacyjne. No i kolejny indeks to indeks od FTSE, FTSE Emerging Market Index, więc prawdopodobnie, co Cię już pewnie nie zdziwi, będą tam ETF od Vanguarda. Też rynki rozwijające się, 1892 spółki, więc no FTSE lepiej pokrywa rynek, ale jak widzisz, to pokrycie rynku nie zmienia bardzo wyników, te wyniki dalej dwóch indeksów są podobne, przynajmniej na podstawie poprzednich indeksów, znowu duże średnie spółki, kapitalizacja 99% rynków rozwijających się, liczony jest od 30 czerwca 2000 roku. Rynki rozwijające się, tak jak widać tutaj na zdjęciu, czyli może jeszcze nad tym się skupię, bo tego tak nie omawialiśmy dokładnie, czyli tu mamy Brazylię, mamy Węgry, mamy Malezję, Meksyk, mamy Chiny, Kolumbię, Egipt, Indie, Kuwejt, Pakistan, Filipiny, Katar, Rumunię, więc kraje z Bliskiego Wschodu, kraje azjatyckie, kraje z Ameryki Południowej, no i oczywiście też kraje Europy Wschodniej. Największe spółki możesz sobie zobaczyć, jak wyglądają tutaj po lewej stronie, czyli z takich znanych spółek na pewno Alibaba jest taką znaną spółką, przynajmniej detalicznym inwestorom. I ciekawe ETF-y na indeks FTSE Emerging Markets mamy od Vanguarda, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, jednostkę dystrybucyjną i jednostkę akumulacyjną. No i podobnie uruchomiony był ETF akumulacyjny później, więc ma mniejszą ilość aktywów pod zarządzaniem. Ale jeżeli chodzi już o tracking difference, no to już można sobie zobaczyć, że ten akumulacyjny niezbyt dobrze odzwierciedla indeks, bo już mamy różnicę prawie 0,5 punktu procentowego, a tak naprawdę tracking difference to jest pewien koszt o te 0,5 punktu procentowego. Więc tak sobie odzwierciedla ten indeks. Jeżeli chodzi o alokację geograficzną, no to w FTSE o 3 punkty procentowe większą alokację mają Chiny. Indie też mają większy udział w indeksie, też o 3 punkty procentowe. No, Tajwan już jest nieznaczna różnica, ale zwróć uwagę na Koreę Południową, jaki ma duży udział w indeksie MSCI, a w FTSE wygląda na to, że nie ma. A jeżeli chodzi o FTSE, to tutaj ta alokacja w ogóle nie jest widoczna. Jeżeli chodzi o alokację sektorową, to podobnie jak w przypadku rynków rozwiniętych, do rynkach rozwijających się też sektor IT, sektor finansowy ma duży udział w rynku, ale na przykład zobacz sektor healthcare, malutki udział w rynku w porównaniu do indeksów krajów rozwiniętych. A tutaj w przypadku indeksu od MSCI oczywiście udział sektorów jest podobny, czyli dominują finanse, dominuje sektor IT i tutaj dominują produkty konsumenckie, różne e-commerce na przykład. Jeżeli chodzi o różnice w wynikach między indeksem FTSE na rynki rozwijające się i MSCI, no to tutaj jak się przyjrzymy, to już potrafią być dosyć znaczące różnice, bo już różnice, które przekraczają powyżej 0,5 punktu procentowego. Zwróć uwagę, mamy średnioroczne stopy zwrotu za 3 i za 5 lat, no to jest 1,25 i 1,9. To z kolei FTSE ma jeszcze wyniki albo 1,3, a 2,2, czyli to jest już prawie 1 punkt procentowy, czyli różnice już w średniorocznych stopach zwrotu u tych dostawców są już znaczące. Czyli jeżeli wybierasz ETF na rynki rozwijające się, to już moim zdaniem tu bardziej trzeba dokładną analizę zrobić, na który ETF postawisz. Przechodzimy teraz sobie do ostatniego indeksu, do ostatniego popularnego indeksu, indeksu technologicznego, tak się o nim mówi, jest to indeks Nasdaq 100 albo Nasdaq 100. I co? Jest to indeks na rynek amerykański, 103 spółki obecnie są w indeksie, duże spółki, jest tutaj
w ogóle wyłączony z tego indeksu sektor finansowy, czyli żadna spółka finansowa nie trafi do indeksu Nasdaq, czyli są to same niefinansowe przedsiębiorstwa i kapitalizacja 80% rynku liczony jest od 1 lutego 1985 roku. Największe spółki, zobacz, znowu pojawia się Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Meta, no bo skoro jest to indeks technologiczny, no to oczywiście jak branża IT dominuje, no to tak samo w tym indeksie się pojawi. Więc jeżeli ty byś chciał mieć ETF na S&P 500, na Nasdaq 100, no to uważam, że trochę bez sensu, bo znowu robisz alokacje na podobne spółki. I tutaj sektor technologiczny aż przekracza 54%, czyli ponad połowa indeksu to właśnie ten sektor. Wyniki za poszczególne lata, możesz zobaczyć jak bardzo zmienne są wyniki, czyli 2022 minus 32%, 2020 48% i skumulowane stopy zwrotu i nawet z tego co kojarzę, ten najgorszy okres dla Nasdaqa to chyba około 80% nawet procent na minusie, więc jest to mocno zmienny indeks, na przykład zdecydowanie bardziej zmienny niż S&P 500. No i przykładowe ETF-y. Jeden od iShares, akumulacyjny, drugi od Invesco, dystrybucyjny i mamy też polski ETF od Beta ETF na Nasdaq 100 z zabezpieczeniem ryzyka walutowego. Zwrócę na to uwagę jeszcze raz, aktywa są podane w milionach dolarów, no więc przeliczyłem aktywa polskiego funduszu na dolary. Są oczywiście niewielkie w porównaniu do iShares'a czy do Invesco, dlatego że tam są potentaci branży inwestycyjnej, fundusze funkcjonują już znacznie dłużej, Invesco 20 lat na rynku, no a fundusz od Beta ETF dopiero funkcjonuje niecałe 2 lata, więc oczywiście nie mógł zebrać tyle aktywów, no i działa tylko na polskim rynku, gdzie świadomość inwestorów oczywiście nie jest tak duża jak za granicą. I to by było tyle, jeżeli chodzi o indeksy. Zdaję sobie sprawę, że temat może być trochę ciężki na początek, bo jednak trzeba przez tą teorię przejść, żeby zrozumieć, jak działają ETF-y. Co się rzuca w oczy? No przede wszystkim, że jeżeli mówimy o indeksie od różnych dostawców na podobne rynki, to mają zbliżone wyniki. FTSE ma lepsze pokrycie rynku niż MSCI, ale tu na przykład mamy tu i duże spółki i średnie spółki, a jednak wyniki są zbliżone. Ale jak już przyjrzymy się na przykład rynkom rozwijającym się, no to tam już potrafią bardziej rozjeżdżać się wyniki, a wynika to po prostu na przykład z innej alokacji na spółki z poszczególnych krajów. Możesz się zastanawiać właśnie, czy jeżeli mówimy o indeksach na rynki rozwijające się i na rynki rozwinięte, to wybrać jeden indeks, czyli indeks światowy, czy wybrać dwa ETF-y na poszczególne indeksy. No tutaj decyzja zależy od każdego inwestora. Jeżeli chcesz sobie uprościć życie, to wybierasz ETF światowy, bo jeżeli chodzi o wybór dwóch ETF-ów, no to musisz już określić alokację i teraz to nie jest jakby temat tego nagrania, ale zmierzam do tego, że musisz wiedzieć, jeżeli w indeksie światowym rynki rozwijające się zajmują 10%, a ty chcesz zrobić na przykład 20 czy 30%, no to musisz mieć ku temu jakieś tam powody długoterminowe. Bo to, że dany rynek za ostatnie 10 lat miał lepszy wynik, że ten rynek rozwinięty od rynków rozwijających się, to nie znaczy, żeby zwiększać alokacje na rynki rozwinięte, dlatego że historia pokazuje, że było też całkiem odwrotnie, tylko w innym okresie. Jak zwracasz uwagę na ETF-y, to oprócz kosztów, to najważniejsze jest właśnie tracking difference, czyli różnica odwzorowania. Przypomnę, że jest też nagranie w tym temacie na moim kanale. Jeżeli będziesz chciał mieć jeszcze szerszą ekspozycję oprócz dużych i średnich spółek na spółki małe, no to pamiętaj, że w przypadku MSCI to są indeksy z dopiskiem IMI, albo w przypadku FTSE są to indeksy All Cap, ale jeżeli dobrze kojarzę, to w przypadku FTSE trudniej o takie ETF-y, przynajmniej dla inwestora, który ma dostęp do ETF-ów notowanych w Europie. No i omówiłem klocki tak naprawdę, poszczególne klocki do budowy portfela inwestycyjnego. Jeżeli chcesz zdobyć szerszą wiedzę, jak budować portfel inwestycyjny, to też na kanale znajdziesz dwa nagrania w tym temacie. Jeden to globalny portfel inwestycyjny, a drugi jak zbudować samodzielnie portfel inwestycyjny taniej niż z doradcą i tam dostaniesz więcej wskazówek na temat budowy portfela inwestycyjnego i jak połączyć te klocki w całość. Film został przygotowany we współpracy z Wealthseed. Jest to firma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie bez prowizji w prawie 600 ETF-ów, w 2500 światowych akcji,
Wkrótce w ofercie będą mieli portfele zarządzane, a jest to usługa podobna do robodoradztwa. W ofercie Wealthseed są także fundusze inwestycyjne aktywnie zarządzane ze zwrotem części opłaty za zarządzanie. Dodatkowo Wealthseed ma w ofercie konta pieniężne. I ostatnio Wealthseed ma bardzo ciekawą promocję. Jeżeli zarejestrujesz się bezpłatnie i otworzysz konto w Wealthseed, to otrzymasz za darmo ETF o wartości do 500 zł. Szczegóły promocji znajdziesz pod nagranie, więc kliknij w link pod filmem, zarejestruj się i zobacz, jak to wygląda. A tymczasem pozostańmy w kontakcie. Zapraszam Cię na moją stronę internetową, na blog akademia-finansów.eu. Jeżeli lubisz to, co robię, to subskrybuj kanał, zalajkuj, napisz jakiś komentarz, czy nagranie Ci pomogło. Zapraszam Cię też do największej grupy w Polsce inwestorów pasywnych na Facebooku. Jest to największa grupa ETF-y i fundusze indeksowe. Obecnie prawie 6 tysięcy inwestorów, którzy interesują się tematem, wymieniają swoje doświadczenia. I to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.